Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. A to jest moja Corolla, już nieco stunigowana przez ostatnie odcinki, nią się trochę bawiliśmy i już biorę pana do ręki, za chwilę sobie pojedziemy. Kolejne wyścigi, kolejne trasy. Ale wiecie co, chcę was poinformować o zmianie może nagrywania takich odcinków przeze mnie, bo zauważyłem na przykład, że w moich filmach strasznie monotonnie jadę wyścigi typu URL, w sensie gdzie jest dużo okrążeń, jedzie się, jedzie, 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 dlatego będę pomijał po prostu te fragmenty, gdy będzie monotonnie. Na przykład będę miał jeszcze dwa okrążenia do przejechania, czy tam trzy, czy coś w tym rodzaju, to po prostu będę to pomijał. Będę wycinał te nieciekawe fragmenty, tak abyśmy cieszyli się tylko i wyłącznie tuningiem i ulepszaniem samochodów. Oczywiście jeśli wyścig będzie ciekawy, będę go zostawiał. Także spokojnie. Jak widzicie, moja Corolla przeszła już sporo przeróbek. Strasznie mi się teraz podoba. Nie mogę się doczekać, kiedy odblokuję sobie do niej podykit poszerzający. Być może chcecie, abym kupił jakiś nowy samochód, ale ja wam powiedziałem. Albo Eclipse, albo nic. Co my tutaj mamy do roboty? Mamy kilka nowych rzeczy. Unikalne felgi. No to chyba musimy znowu wejść do tutaj, do garażu. Zobaczmy, zobaczmy. Wchodzimy i zobaczmy, czy będziemy mieli te unikalne... Aha. Żeby mieć te unikalne felgi, musimy dojechać w wyznaczone miejsce pierw. Nie ma problemu. Ale wiecie co? Ostatnio mi mówiliście o... O, co to znowu? Czyli te unikalne felgi były do odebrania tylko raz, czy jak? Ostatnio mówiliście, że... Ja kurczę, pogorszyłem swój samochód. Ale dobra. Obiecałem wam w poprzednim odcinku, że będziemy dzisiaj sobie robić te gwiazdy i tak dalej. Będziemy robić sobie zdjęcia naszego, mojego samochodu właściwie, nie naszego. To nie jest w żadnym wypadku wasz samochód, tylko po prostu mój. Okej, wiecie co? Sprawdźmy sobie mapkę. Nie możemy. No to dobrze, to pojedziemy sobie tutaj. Czyli wracając do tematu. Pogorszyłem swój samochód. Będziemy musieli to sprawdzić, co w nim jest nie tak. Ja albo źle spojrzałem, albo wy źle spojrzeliście. Ale ktoś powiedział, że mój samochód jest wolniejszy o... ma gorsze przyspieszenie o 20 sekund. Sprawdzimy to za chwilkę. A tu jest jakiś gościu swoją stuningowaną Toyotą z przodu. Pojedziemy jeszcze parę skrzyżowań dalej i skręcimy sobie w lewo. Chociaż ja niespecjalnie lubię tutaj skręcać. No bo tutaj jest jakiś, kurczę, zajazd dziwny i tu zawsze się tak wyskakuje. No i dobra. No, jedź, Corolla, jedź. Dobrze. Yeah, coś unikalnego, tak? Wow, felgi, felgi, unikalne, ludzie kochani. Unikalne felgi, ale zajebiste, co? Ja pierdziele. Do tej pory one są jeszcze w Wordzie. Można je kupić za boosty, a tutaj mamy, zobaczcie, felgiunie, piękne. Wow. Weźmiemy sobie te, co? No i pięknie, mamy pierwszą gwiazdkę zaliczoną. Druga jest gdzieś tutaj obok. No to super. Chodźmy sobie zrobić następną gwiazdkę. Ale mówiliście też, że zapomniałem zainstalować komputera, ulepszyć go. A ponoć jakie ulepszenie już mam. Za chwilkę, jak po drodze gdzieś tam coś tam, to sobie też ulepszymy nasz sam, mój samochodzik. Yeah, save. Dobra, tutaj mamy garaż niedaleko. Mapka, jak ty się mapka robisz? Pokaż mi się mapka. Mamy jeszcze dwie gwiazdki, ale gdzie one są? One gdzieś tam są w kosmosie. Na górze, do zrobienia gwiazdki. Mamy draga na lotnisku, URL na lotnisku, drifty, mamy wszystko, no masakra. Ale mamy robić też te gwiazdki piękne, śliczne.
Wyzwałbym kogoś na pojedynek i pojechałbym tam w góry. Może uda się kogoś pokonać, chociaż wiecie, ostatnio był z tym problem, bo kurczę, nie dało się gościa zgubić po prostu. No dobra, tutaj mam jakąś ofiarę. Za chwilkę skręcę sobie w prawo i mam nadzieję, że skręci gościu w moją stronę. To się go po prostu ładnie zaatakuje. O! Dobra, jesteś tu. Mam cię. Co to jest? Golf 4. Może być. Chodź, pokażę ci, jak się przegrywa. Znaczy, oczywiście sam się o tym przekonasz. Proszę bardzo. I oj, co on robił? I on się zżygał. I jest! Wygraliśmy sobie pierwszy Outrun. Kazaliście mi jeździć te Outruny. Ja wiem, że za nie się wygrywa fajne tutaj rzeczy. Właśnie jak te unikalne felgi, które przed chwilą założyłem do mojej ślicznej Corolli. No i co tu mamy? I tu mamy tym razem... O, zaskoczę was, tym razem mamy Golfa 4. No, dalej, chodź tu. Super, mam prowadzenie. Teraz trzeba go jakoś wykiwać. Co ty na to? Haha, już cię zesrał. Pięknie. 100 dolarów. Jeszcze jednego mamy. Chcę ich wszystkich pozałatwiać, bo jak się ich wszystkich zrobi, to chyba się wygrywa jakąś fajną część tuningową do tuningu osiągu. Także warto by było sobie to załatwić. Chodź. O, i spaduwa, koleś. Już mam prowadzenie. Jedziemy w góry. Tylko tu będzie strasznie ciężko. To chyba zgubić. Nie, ale już zaraz wbiję piątkę w mojej Corolli i może się uda. Pioruny się zrobiły. Ale spoko. Tam pioruny są niestraszne. Ty co on taki? Ale daje, koleś. Nie wiem, jak tu go wykiwam. O ile tam jest prosto, bo jest dużo zjazdów. Tak tutaj będzie chyba trochę ciężko. W ogóle to miejsce przypomina mi jakąś farmę. Ty co? Co on tutaj? Ho! Wyprzedził? Jak mnie wyprzedził? Koleś. No to będzie chyba... Znowu kurczę, driftowanie po górskich alejkach. Nie, ja mu tego nie odpuszczę. Nie odpuszczę mu tego. Choćbym jechał z nim z powrotem do miasta. Ale może tak się nie stanie. Tu za chwilę jest rozdwojenie dróg. Uwaga, no. I co teraz? O, patrzcie, jaki cwaniak się ustawił specjalnie. Ale dobra. Coś się dzieje, słuchajcie. Uwaga, trzymajcie kciuki, bo może zaraz wygram. Jest! Dziękuję, że trzymaliście te kciuki. Jedziemy sobie robić gwiazdkę. Doskonale! Bo gwiazdka jest akurat tutaj do wykonania. Natomiast z tego co pamiętam, a grałem w tą grę, gdzieś z kilka lat temu dobrych, no to będziemy musieli jechać i tak tą gwiazdką gdzieś na sam dół. No dobra, trudno. Tak jest, mamy 2 minuty i 50 sekund, by dojechać. W ogóle cholera wie gdzie. Zdaje się, że to będzie jakieś zdjęcie, bo... by się pojawił jakiś salon, ikonka salonu na minimapce, gdyby to była jakaś unikalna część. Nieważne. Zawsze za to jest jakiś pieniążek, prawda? Dobrze. O! Wypadek, cholera jasna. Golfista 1. Okej. Jest. Pięknie. Papiemy sobie nitro. Za chwilkę sobie użyjemy. Chociaż ono jest trochę za szybkie i w ogóle go nie odczuwam. Znaczy trochę coś tam odczuwam. Dałem na większą moc w którymś tam odcinku, jak tunigowałem właśnie Corollę.
Dodałem na większą moc, bo ja to jakoś zawsze lubiłem. Ale ono się kończy tak szybko, że nawet nie zdążę tego wyczuć, wiecie? Zdaje się, że jak pojedziemy tutaj, to dużo na tym nie stracimy. A ja nie wiem dokładnie, gdzie ta gwiazdka się znajduje, gdzie musimy sobie po prostu dojechać. Podejrzewam, że to będzie po drugiej stronie. A nie, to jest tutaj, czyli dobrze, że pojechałem w tą stronę. Jakieś takie wyczucie miałem. No dobra. To będzie przedostatnia gwiazdka do wykonania. Taką mamy do wykonania, mam do wykonania. I tu będziemy sobie robić ładne zdjątko. Pamiętam to miejsce. Okej, wow. Dobra. Wow, 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 tak jest. Zobaczcie na to. Drodzy Państwo, w ogóle tu wyścigów jest od zarąbania. Zobaczymy, czy w tym miejscu jest jakiś ukryty. Nie, tu jest tylko ukryta gotówka, którą też warto sobie zebrać. Zawsze to te 100 dolców do przodu, prawda? I w ten sposób mam już 9845 dolarów. A teraz mi się jeszcze bardziej zwiększy kasa, bo odebrałem sobie SMS-ka. No to co, mamy tutaj okrążenia. Pojedźmy sobie. Ile tam było w okrążeniu? No tak, warto by było tą Corollę też sobie tam ulepszyć, jak obiecałem, ale spoko. Do wszystkiego dojdziemy. Wow! Co tu się podziało, panowie i panie? Infinity jest przede mną. Już się pojawiają szybsze fury, ale spokojnie. Wiecie jaki jest Underground 2? Tu możecie po prostu przejść całą grę jednym samochodem, który zdobywacie, który kupujecie na samym początku. Po prostu go sobie tuningując. W pewnym momencie okazuje się, że po prostu jest za słaby, prawda? Ale wtedy wystarczy sobie wejść do warsztatu z tuningiem osiągów i już możecie ładnie tutaj przerobić swoją brykę ulubioną. Czy to jest Nissan 240SX, czy właśnie w moim wypadku Toyota Corolla. Mamy dwa okrążenia, to nie będzie długi wyścig. Aha, właśnie, ktoś mi zasugerował, żebym jeździł na automacie. W sumie byłoby dla mnie trochę ciekawiej. Ale myślę, że nie zdołałbym wtedy... tutaj jakoś sensownie opowiadać czegokolwiek. Zobaczcie. Już wiem, skąd się nauczyli wordowcy tak ramować na zakrętach. No jest po prostu. No dobra. Tu sobie jeszcze pojedziemy. O, już mamy pierwsze okrążenie za chwilkę. Bardzo szybko nam to idzie. Załatwiamy sobie nitro. Kurczę, tu jakoś dookoła. A co nam tam szkodzi? Pojedziemy sobie. 223 km na godzinę. Moja śliczna Corolla, zobaczcie. Dopiero piątka weszła. Nie, coś z tym tuningiem jest nie tak. Trzeba to zdecydowanie zmienić przełożenia, żeby były trochę może krótsze, bo ta piątka wbija się zdecydowanie za późno. I zdaje się, że Corolla na niej strasznie, strasznie muli. Ale jeszcze się z tym pobawimy. Nie wiem, czy w tym odcinku, ale myślę, że tak, nie mam przeciwwskazań. Tamci gdzieś się porozwala, nie wiem, czy to widzicie na minimapce, chociaż jest spora dosyć. Nie mówiłem wam na początku, ale gram z taką modyfikacją, która pozwala włączyć Need for Speed'a na rozdzielczości w proporcjach 16 do 9, jak jest mój monitor. A to pozwala mi no właśnie nagrywać w rozdzielczości HD. To jest bardzo przydatna sprawa, bo samochody nie są tak śmiesznie rozciągnięte. Za co też bardzo dziękuję serwisowi nfszone.pl, który udostępnił mi fajną modyfikację.
Z tego co widziałem, to jest sporo modyfikacji, które działają tylko i wyłącznie na skrakowanych wersjach Need for Speed Underground 2, natomiast ta, którą posiadam ja, działa na oryginalnej wersji. Także strasznie, strasznie mnie to cieszy. Możemy kupić nowe głośniczki do samochodów, wspaniale. Co do modów graficznych, bo proponowaliście, bym zainstalował sobie jakieś mody na grafę. Jakoś niespecjalnie jestem do tego przekonany, bo kurczę, strasznie mi się podoba Underground taki, jaki jest. Mod na rozdzielczość zdecydowanie mi wystarcza w 100%. Tutaj mamy Suprę, a tu mamy $25. I Suprę zaraz sobie tutaj... O! Jest drag! Słuchajcie! Ukryty drag! Za nie zawsze więcej gotówki, bo 850! Wspaniale! Jest! Trzymajcie kciuki! Bo już mam tutaj trudnych zawodników! Dobra. Uwaga, uwaga! Kurde, chciałem perfekta cisnąć, ale się nie udało. Gonią mnie tam? Ktoś mnie tam goni, ale spokojnie. Myślę, że damy sobie radę. Chociaż ktoś tu nieźle pruje i to nie wiem nawet czym. Tak, to jest Hyundai. O! Ale mnie popchnął. Cholera, uprzedzi mnie. Czy nie? Nie wiem. I... gorący wyścig. Ale widać, że moja Corolla jeszcze daje radę, spokojnie. No to świetnie. Udało mi się wygrać ukrytego draga, w ten sposób mam już 11 tysięcy gotówki, za którą po prostu odkładam na mojego Eclipse'a. On nie będzie aż taki chyba drogi. Ale warto sobie odłożyć też na tuning, prawda? Tu były zawsze jakieś też zawody ukryte. Po lewej stronie, tutaj jest kasa. 100 gotówki, tu nic nie ma? Nie ma. Tu znowu mamy przeciwników, ale tu mamy zawody driftu. I już mamy dwie gwiazdki, jedna się pojawiła gdzieś tam teraz na mapce. Ale chodźmy sobie, zróbmy zawody driftu. Nie wiem jak wy, ale ja je po prostu lubię, tak samo jak dragi. Chociaż wiem, że w pewnym momencie, jak się dojdzie do pewnego momentu gry, no to dragi stają się strasznie trudne i trzeba swój samochód nieźle ulepszyć. Ale to jest drift, myślę, że tutaj damy sobie radę. Kurde, ale piszczą te opony. W ogóle sposób driftowania w Undergroundzie 2 przypomina mi drifty arabskie bardziej niż drifty takie typu z Carbona na przykład. Dlatego, że no dziwnie się wchodzi jednak w te zakręty i ten drift nie jest taki długi jakbym chciał. Trzeba by się po prostu ładnie tutaj rozpędzić. Ale myślę, że to jest też kwestia ulepszenia samochodu, prawda? No bo przecież moja Corolla jeszcze nie jest jakimś tam koksem. Także spokojnie. O kurczę, jeden mnie tam przegonił. 50 tysięcy punktów ma, to nie są żarty, słuchajcie. O, jest dobry. Ale czy go pokonam? Nie wiem, wypadałoby zdobyć sobie tutaj lepszą prędkość. I tak zróbmy. Jest! Co powiesz na to, koleś? 10 tysięcy! To jest to, 60 tysięcy punktów już mam. I tutaj trochę gazu odejmujemy i pięknie! 90 tysięcy. Gościu ma 70. Jak go przegoniłem? Normalnie nie dałem mu szans. A jeszcze jedno okrążenie przed nami. Dobra, no to się rozpędźmy trochę. I... O! Przesterowałem, god damn it. 105 tysięcy punktów.
Natomiast najlepszy zawodnik ma już 98 tysięcy. To nie jest dobry znak. Ale pada deszczyk. Mimo że ktoś tutaj, żeby nie powiedzieć, jakiś murzynek całą noc po prostu chodzi z mopem jakimś albo z jakąś świeczką i ładnie szlifuje nam tutaj tą drogę, to i tak warto, żeby jeszcze deszczyk popadał, żeby było bardziej ślisko. Tym bardziej moja Corolla, jak mówicie, jest bardziej stworzona do street crossów, jak to mnie poprawił Kemot, niż do driftów. Ale spoko. No dobra, myślę, że 146 tysięcy punktów to będzie pewne zwycięstwo dla mnie. Tak jest. 350 gotówki. Nie jest to dużo, ale zawsze coś. I mamy coś nowego. Nowe felgi. Felgi mi się teraz nie przydadzą, bo mam jakieś takie fajne, unikalne i nie chciałbym ich na razie sobie zmieniać. Tam mamy jakichś wrogów. Co teraz? Tutaj mamy niedaleko gwiazdkę. A obiecałem wam, że na nich będę się szczególnie skupiał teraz. Jeszcze mam, pamiętam, do stunigowania trochę osiągi. Na razie z wyglądu nic nie będę tutaj kombinował, więc do zielonych warsztatów nie będę się pchał specjalnie. O, klikaj się. Minuta 45, tu gdzieś, kurczę, w górach jest, zdaje się. Jest tu pełno poukrywanych wyścigów. Ja bym je chciał wszystkie tutaj odkryć, no dlatego, że przez nie, dzięki nim, możemy zdobyć więcej kasiorki, a czasami nawet coś unikalnego w nich sobie tam odblokować. Kurczę, to jest gdzieś na samej górze, na samym zadupiu, ale dobrze. Pojedziemy sobie tam i tam będą też wyścigi do robienia, jakieś zawody, cokolwiek. Jest bardzo dobrze. Szkoda, że nie mogę jeszcze tutaj Corolli wyzwać na pojedynek, ale dobrze. Poradzimy sobie bez niej. A, to już tutaj jest. Świetnie. To pojedziemy sobie tam jeszcze w górę. I myślę, że tam sobie ładnie porobimy wyścigi jakieś. Wow, jaka cik. Jedziemy dalej. Okej, tu mamy street cross, a na górze mamy dragi. No to jedziemy na draga. Nie wiem czemu, ale to jest mój ulubiony... jeden z moich ulubionych trybów. Jakoś street cross jest fajny w sumie, nie? Taki samochód się robi nagle przyczepny i można szybko jeździć te wyścigi. Ale ja wolę takie właśnie dragi albo drifty. Chociaż wszystkie tryby są fajne na swój sposób, prawda? Dobrze, zobaczmy sobie na minimapkę. O, zdaje się, że w stronę, w którą jadę, będzie jakiś ukryty wyścig. Tak coś czuję w portkach i warto się tam pojawić i zobaczyć, co tutaj słychać. Chociaż chyba w poprzednim odcinku tutaj byłem i coś tutaj jechałem, ale nie wiem, czy to nie było jeszcze wcześniej. Co my tu mamy? I tu mamy $25. Jeszcze tutaj są czasem te wyścigi, ale tym razem nic nie ma. No to chodźmy sobie jeszcze tu, na ten wielki parking, na plac. Nie wiem, czy warto tu kogokolwiek wyzywać na pojedynek. Tu mamy Suprę. Dobrze, i tu mamy sprint. To jak nikogo nie będzie tu, znaczy nikogo, niczego tu nie będzie, to pojedziemy sobie tego sprinta, co? I może jeszcze wyzwiemy ze dwie osoby tam gdzieś u dołu mapy i zobaczymy jeszcze, co się wydarzy. Okej, tu jest sprint. No! Yeah! Dobra, sprint strasznie długi. O nie, on jest w górę. Po prostu będziemy jechać w górę. Okej. Kurde! Tam jest Eclipse! O nie! Jak zapierdziela koleś! Zobacz, jaki piękny! O mój Boże! Ale ktoś mu straszne dał te lampy z tyłu wymienił. Nie wiem po co.
On ma takie piękne światła. Te światła są w nim chyba najpiękniejsze. Bez kitu, z tyłu, w sensie lampy. Uwielbiam je po prostu. Ach. No ale cóż, ja nie jestem za jego kierownicą, więc wygrać mu dać też nie mogę. Mogę tylko i wyłącznie wygrać moją Corollą, która, jak widzicie, radzi sobie świetnie. Nawet tak trochę za prosto, jak na poziom trudny. To jest chyba wada tej gry troszeczkę. No ale trudno. Pewnie gdyby było zbyt trudno, to narzekał, że samochody komputerowe jakoś oszukują. Chociaż pewnie i tak trochę oszukują. Bądźmy szczerzy. O! Ale spoko, jeszcze wyścig jest. Dużo wyścigu zostało. To jest dopiero połowa, także wszystko tu się może zdarzyć. Tu jest mój piękny szty. Ja cię kiedyś kupię, zobaczysz. Ale jeszcze nie teraz. Teraz cię tylko ogram. Gonimy teraz golfiarza, golfa, czwórkę. Ojeju, jeju. Wyprzedza mnie ten eklips, cholerka. Nią. Okej. Nie, zaś z tymi biegami rzeczywiście jest nie tak. Trzeba tutaj stuningować trochę moją Corollę, ale... jeszcze tutaj trochę trzeba poczekać, bo ja jestem na jakimś zadupio. O, to już tutaj, koniec. Wow. Przegram. Ansu. A, dislike. Kurde. A, chodź tu. Spadaj. Yes, wygram. Ojej. Dobra. Udało się jakoś to wygrać. I odblokowaliśmy coś nowego. Karbonowe maski. Jakieś tam nowe karbonowe maski. Spoko. Wiecie co? Chodźmy sobie teraz do warsztatu tuningu osiągów. I zobaczmy, czy ja mogę tam coś sobie ulepszyć. Okej, zbliżamy się już do warsztatu osiągów. I tak sobie jadę. Jadę i tak sobie myślę. Jak wejdę ja znowu do tego tuningowania osiągów, po prostu przypomniała mi się ciekawa memka z tego psa, który jest podpisany: I have no idea what I am doing, but it's fun as hell. Dobrze. Nie możemy tutaj silnik nowego zainstalować, ale jak mówiłem, komputerek jest świetnie nowiuteńki. Mamy tutaj wszystkie rzeczy jeszcze praktycznie zablokowane, jeśli chodzi o drugi poziom. I turbo również mam zablokowane. Idziemy na tuning. Oh yeah. Dobra, ile? Co tam się dzieje? No nie no, oszukaliście mnie. Od 0 do 60 mamy lepsze przyspieszenie. Wtedy było coś 6, coś tam z czymś. Zobaczmy. Skrzynia biegów. O, dobra, to niech sobie tak zostanie. Dobra. Tu wiem wszystko. Kurde, czemu ten gościu tak gada cały czas? Wkurza mnie. Tak. Weźmiemy sobie maksymalną moc na wyższe obroty, dzięki czemu samochód będzie, bo samochód tak naprawdę na tych wyższych obrotach cały czas sobie pracuje, prawda? Jedynym mankamentem takiego rozwiązania jest to, że będzie słabo ruszał z miejsca, wiecie? I może być z tym po prostu, z ruszaniem jest po prostu w mojej Corolli problem, ale to jest też kwestia kwestia. Aha, tu nie mamy tych możliwości. Kwestia lepszych części. Ja mam tutaj możliwości regulacji biegów. No ale dobra. Niech sobie będzie tak jak jest. I zobaczmy teraz. Wow! Udało mi się polepszyć aż nic. Nie no, zwiększyła się prędkość maksymalna. Poprzednio miałem 200... Nie prędkość maksymalna. Tylko jakaś tam moc. Dobra. Newtonometry, tak się zwiększyły.
Wcześniej miałem większą moc, jeśli chodzi o max power, ale są chyba kilowaty. Nie wiem, ja jestem elektrykiem, ale na tuningu się nie znam. Tak jak mówię, I have no idea what I am doing. Zapiszmy to. Mod, a właśnie, bo tu się jeszcze, wow. Change the lights, yes. Ej, to było na cel. Ej, ej, ej. Tu można jeszcze, wow. Kurde, no ja teraz będę musiał dla wszystkich tych robić oddzielnie, tak? Dobra, wiecie co? Tutaj damy sobie może, bo tutaj ważne też jest prędkość maksymalna. W pewnym momencie jak mi wyprzedzi jakiś gnojek, może być nieciekawe. Nieciekawie. Zmniejszmy sobie tutaj docisk, tak żeby nasz samochód jak najlepiej tutaj przyspieszał. A, to nie jest nieważne. Wow. Dobrze. I tutaj tak samo robimy. Super. Nitro. Damy sobie na trochę, na trwanie. Jest. A, chwilka, zapiszemy. Nie wiem, czy to tak się zapisuje, ale nie chcę tego stracić, więc nie będę ryzykował. Driftowanie. No i driftowanie tutaj troszeczkę inaczej. Też oczywiście maksymalne przyspieszenie. Tutaj zmniejszamy sobie aerodynamikę. Tył damy troszeczkę więcej, nie wiem dlaczego. Z przodu hamulce niech będą troszeczkę słabsze. Niech nam bardziej ten tył hamuje. Aha, to jest przyczepność, okej. Okay. No dobra, to tutaj mamy bardziej na tył, żeby nam hamowało. Przyczepność tylnych kół nas mniej interesuje, a przednie niech będą bardziej przyczepne. Tak jest. I tutaj zrobimy odwrotną rzecz. Damy sobie bardziej na te niższe wartości obrotów moc, tak żeby nasz samochód po prostu ładnie tutaj rwał, proszę was. Chociaż on też w zasadzie tutaj na tych wyższych obrotach działa. No, a tutaj to tam niepotrzebne. Nitro, nieważne, bo tutaj w driftach nie używamy w ogóle. Wybieramy jeszcze StreetX. Tutaj najlepsze przyspieszenie. Tym się nie bawię, nie wiem o co chodzi. Przyspieszenie. O, aerodynamika na maksa. Tutaj niech będzie maksymalny grip i bardziej na front damy hamulce. Oraz na wyższe obroty, tak jak na wszystkich wyścigach. Tak i tak. Dobra, nitro tutaj też nie używamy. Co tam jeszcze? O, zapiszmy sobie, tak. I URL. Czyli to po prostu wyścigi są takie zwykłe. Tutaj damy sobie nacisk bardziej na przyspieszenie. Dobra, niech sobie tak zostanie. Tutaj też. Tutaj sobie zmienimy. I tu sobie zmienimy pięknie. Tylko coś mi tutaj... A nie, dobra, jest ok. I damy sobie bardziej na moc nitro. I zobaczmy, co nasz samochód tutaj... O! Przyspieszenie jest lepsze. Po lewej stronie macie current, czyli obecne osiągi. A po prawej stronie macie previous, czyli poprzednie osiągi. Prędkość maksymalna się nieco zmniejszyła moja, ale dzięki temu zwiększyło się przyspieszenie, co myślę, że na tych wyścigach jest ważniejsze. Dobrze. Zapisujemy profil, wychodzimy z tuningu. I pięknie, pięknie, mamy Corollę stunigowaną. Myślę, że podobał wam się odcinek, kolejny odcinek z Need for Speed Undergrounda 2, ale słabe ruszenie, o rany, ciężko się zbiera od zera. Ale spoko, damy sobie i z tym radę. StreetX'a tutaj mamy. Mamy też masę innych wyścigów, które trzeba wykonać, ale to już zostawię sobie na kolejny odcinek, a wam bardzo dziękuję za wyświetlenie i trzymajcie się, do zobaczenia, hej!